Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sowańskiej, a to jest odcinek 264. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Czy uważacie się za osoby utalentowane? A co gdybym wam powiedziała, że każdy z nas ma szereg talentów, a w dodatku, że żaden z nich nie jest ani lepszy, ani gorszy? Niektóre osoby są urodzonymi przywódcami, inni świetnie wykonują przydzielone zadania. Część osób sprawnie analizuje i porządkuje dane, inni chaotycznie łączą abstrakcyjne tematy. Każdego człowieka charakteryzuje unikalny zbiór cech i potencjałów, który warto poznać i wykorzystać na swoją korzyść. Z pomocą przychodzi nam Clifton Strengths Talent Assessment, znany potocznie jako test Gallupa. Pewnie część z was o nim słyszało, dlatego zaprosiłam do siebie certyfikowaną trenerkę mocnych stron Instytutu Gallupa, psycholożkę Natalię Kwiatkowską, aby opowiedziała nam o tym, dlaczego wykonanie takiego testu może zmienić nasze życie. To nie tylko szansa na odnalezienie odpowiedniej dla nas ścieżki kariery, ale także sposób na zaakceptowanie tego, kim jesteśmy. Dowiemy się, jak pracować nad swoimi predyspozycjami, wzmacniać nasze słabe strony i wykorzystywać je nie tylko w pracy, ale i w codziennym życiu. No bo kto nie chciałby czuć się ze sobą lepiej? Posłuchajcie. Cześć Natalia. Cześć Karolina. Jest mi bardzo miło gościć Cię zdalnie w moim podcaście, szczególnie, że temat, który dzisiaj poruszymy, chodzi za mną od wielu lat, w zasadzie prawie od 3 lat. I myślę, że najwyższy czas, by porozmawiać o tym z Tobą i podzielić się tymi refleksjami z szerszym gronem. I powiem Ci, że taka refleksja, która przyszła do mnie z myślą o tym odcinku, to to, że istnieje takie przekonanie, myślę, w głowach tak wielu ludzi, że nie mają talentów albo że nie są utalentowani. Zgadzam się. Absolutnie pełna zgoda. Myślę, że do tego dojdziemy, ale tak. Ja też miałam taki okres w swoim życiu, że myślałam, że nie, no mogę próbować różnych rzeczy, ale talentu to tu za dużo nie ma, że mam jakiś tam swój kawałek. No ale jeżeli nie pójdę w to, no to wszystkie inne drogi są zamknięte. A to na szczęście jest nieprawda. Tak, ja pamiętam, opowiadałam parę razy taką anegdotę, że jak byłam dzieckiem, to wydawało mi się, że każdy człowiek musi być w czymś mistrzem. Nie wiem, czy mistrzem świata, czy mistrzem Polski, ale jest taka rzecz, w której powinien dążyć do tego, żeby być absolutnie najlepszy i to wtedy oznacza, że ma talent. Albo jeżeli rzeczywiście posiada jakąś umiejętność, która, nie wiem, żongluje, tak? Albo robi jakieś dziwne akrobacje ciałem, czy cokolwiek innego może nam teraz przyjść do głowy. No okazuje się, że pojęcie talentu może być czymś zupełnie innym i może być zupełnie inaczej rozumiane. Czy ty masz, albo czy w ogóle istnieje jakaś taka ogólna definicja tego, czym jest talent? Tak, istnieje jak najbardziej. Zaraz się nią podzielę. A dodatkowo powiem ci, że to prawda, że każdy z nas może być w czymś mistrzem. Tak? Czyli jednak. I wcale nie musi to być konkretna taka umiejętność właśnie, jaką mamy najczęściej na myśli, tak? Czyli żongluje, czyli fantastycznie ktoś gra w piłkę nożną albo jest, nie wiem, utalentowanym dzieckiem i wygrywa wszystkie konkursy recytatorskie albo wokalne. Bo Instytut Gallupa, i na tej definicji będziemy się opierać, definiuje talent jako naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, który możemy w produktywny sposób wykorzystać. Czyli to jest taki kawałek nas, pewien automatyzm wykształcony na przestrzeni lat, który po części dostajemy w spadku od rodziców, jak ja to mówię, bo
część talentu jakby jest genetyczna, którą dostajemy faktycznie od rodziców, czy nawet dalej. Mhm. A po części te talenty kształtują się w procesie naszego wychowania i pod wpływem czynników środowiskowych. To tak wszystko ładnie brzmi, ale jakby to przełożyć na naszą neurobiologię, to talenty to są określone ścieżki neuronalne w mózgu. I teraz wraz z naszym rozwojem, od takiego małego brzdąca do dorosłości, wraz z tym, jak pewne zachowania są w nas wzmacniane, a inne wręcz odwrotnie, pewne z tych ścieżek się wygaszają, a inne z takich małych leśnych dróżek robią się autostradami. I te największe autostrady to są właśnie nasze talenty dominujące. I to są obszary naszego największego potencjału. Czyli jeżeli będziemy jeździć po tych autostradach zgodnie z tym, co jest dla nas naturalne już na tym etapie dorosłości, no to będzie jazda dla nas najprzyjemniejsza, najszybsza, najbardziej efektywna. No i tutaj możemy osiągać właśnie to przysłowiowe mistrzostwo. Super, bo uprzedziła się moje pytanie, które dokładnie brzmiało, czy talenty są wrodzone, czy nabyte. Mhm. I jak przystało na odpowiedź ekspercką, to zależy. Tak. I nie ma prawidłowej odpowiedzi i tak, i nie. Ale czy to jest tak, że właśnie my są osoby, u których te talenty są w większości nabyte albo w większości genetyczne, czy to jest totalnie po prostu indywidualna kwestia i my nie mamy na to wpływu i dopiero test nam pokazuje, z jakim pakietem idziemy dalej w życie? Czy, wiesz co, określenie na przykład procentowo, ile to jest odziedziczone, ile to jest nabyte, to nie potrafię ci tak dokładnie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast to jest tak, że faktycznie dopiero w momencie, jak zrobimy badanie, to my jesteśmy w stanie te talenty poznać. Bo bardzo dużo osób na podstawie na przykład opisu talentu lubi sobie typować. A to ja na pewno jestem taka, albo jestem taki. O, to jest na pewno o mnie. Ja też tak myślałam. A potem zrobiłam badanie i byłam w wielkim szoku, jak to się stało, że mój talent empatii jest tam na 15 chyba miejscu z 34. No jak to? No a okazuje się, że to, że człowiek jest empatyczny, tak, na co dzień, to wcale nie znaczy, że on ma ten talent empatii. Podaję akurat na tym przykładzie, natomiast tutaj dochodzę do takiego zagadnienia jak rozróżnienie tego, czym jest talent, a umiejętność. Bo jak coś jest naszym talentem, czyli tym naszym naturalnym potencjałem, to nam przychodzi super łatwo. Robienie rzeczy w ten sposób. My z tego czerpiemy ogromną satysfakcję. Dużo łatwiej się nam uczy w ten sposób. Natomiast to nie jest tak, że my możemy robić tylko określone rzeczy. I że jak nie mamy dominującego jakiegoś talentu, tylko on jest na przykład na 30 czy na 34 miejscu, to że my nie możemy czegoś robić lub w jakiś konkretny sposób działać. Nie. My się możemy tego nauczyć. Tak? I wtedy to będzie nabyta umiejętność. Natomiast nigdy nie dojdziemy do takiego poziomu mistrzostwa i naturalności, jak w przypadku rozwijania właśnie tego naturalnego talentu. Więc odbiegłam trochę od tego pytania genetyka, środowisko. Natomiast tu się też wszystko bardzo łączy, nie? To jedno wynika z drugiego. To jest jak z naszą osobowością. Tak? No, z czymś się rodzimy, ale jakoś się to też kształtuje, nie? Do tej dorosłości. Osobowość też zresztą kształtuje się mniej więcej do tego 23 plus minus roku życia. Podobnie jest z talentami. Wiesz co, ja uważam, że super, że odbiegłaś, bo to też pokazuje dużo takich niuansów i to, że na przykład coś nie jest naszym talentem, ale bardzo chcemy daną, no właśnie, umiejętność posiąść, to nie znaczy, że nie możemy i nie znaczy, że nam się to nie uda i że mamy z założenia po prostu przekreślić daną ścieżkę, bo nie jest to wypisane po prostu w naszym talentowym DNA. I tak samo, jeżeli nasza empatia jest na 15 miejscu, to wcale nie oznacza, że jesteśmy średnio empatyczni, bo możliwe, że inne talenty jakoś tam nam to budują czy kompensują, co mnie na przykład bardzo zaskoczyło, kiedy robiłam sobie badanie i miałam właśnie taką
analizę, powiedzmy, nie wiem jak to się nazywa formalnie, omówienie tych talentów, że właśnie kilka moich talentów składa się na to, że wybrzmiewa też jakaś inna cecha, która z pozoru może się wydawać, że jest gdzieś dalej. I dlatego ja też sama jestem ogromną orędowniczką tego, żeby rzeczywiście to skonsultować z ekspertem, bo nie dość, że tak jak powiedziałaś, obstawiając można bardzo daleko odejść od prawdy i potem tak samo interpretując, możemy dojść do wniosków, które wcale nie będą takie korzystne. Ale myślę, że to jest też dobry moment, żeby trochę się cofnąć do tego backgroundu, bo no wszyscy słuchacze wiedzą, że słuchają odcinka o teście Gallupa i na pewno są zainteresowani tym, że potencjalnie go zrobić, ale wydaje mi się, że test Gallupa też jest takim hasłem, które może się kojarzyć właśnie, no, talenty, jakieś kompetencje zawodowe, coś, co robisz sobie do pracy, coś takiego mocno, nie wiem, znowu wkładającego nas potencjalnie w jakieś szuflady, opisującego nas, więc może warto powiedzieć po prostu, czym ten test jest, no, a czym nie jest. Kiwam głową, bo o wszystkim tym, o czym powiedziałaś, spotykam się na co dzień. I faktycznie, albo inaczej, dodałabym jeszcze jedną rzecz, że niektóre osoby, jak już słyszą test Gallupa, to już nawet nie chcą o tym słuchać, bo w pewnym momencie był na to ogromny boom. Bardzo wiele osób o tym mówiło, w bardzo różny sposób, w bardzo wielu jakby obszarach tematycznych. Więc super, że jakby o to pytasz i że wracamy do źródła. Możemy zacząć w ogóle od historii tego, jak to się stało, że takie narzędzie powstało. Tutaj pojawią się słynni amerykańscy naukowcy, ale tak faktycznie całkiem serio, to korzenie i historia tego badania sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Wow. Tak, to są czasy powojenne, czasy bardzo ciężkie i bardzo trudne, kiedy to pewien amerykański badacz, psycholog zaczął się zastanawiać nad tym, a co gdyby tak przestać już zajmować się tymi, którym ciągle trzeba pomagać, w takim znaczeniu wyciągać ich z dołka, tak? Gdyby spojrzeć na człowieka nie przez pryzmat tego, co trzeba w nim naprawiać, tylko przez pryzmat tego, co on ma w sobie dobrego, co można nadbudowywać, rozbudowywać, żeby ten człowiek mógł rozkwitać. I to w ogóle są absolutne podwaliny psychologii pozytywnej. Tak to wszystko się zaczęło. Zaczęły się badania w tym temacie i pierwsza wersja badania to była końcówka XX wieku, więc to trwało ponad 40 lat, zanim pierwsza wersja testu Gallupa w ogóle ujrzała światło dzienne. I co też ważne, test Gallupa to jest bardzo potoczna nazwa, tak? Tak w Polsce mówimy. Test Gallupa jako narzędzie Instytutu Gallupa. Natomiast oficjalna nazwa to jest badanie Clifton Strengths, czyli mocne strony tego Dona Cliftona, nie? Tego, od którego wszystko się zaczęło. Badanie przeszło później jeszcze jedną nowelizację, aktualizację, tak? Upgrade. I w zasadzie ta wersja, którą mamy obecnie, jest tą aktualną, najwłaściwszą, najdokładniejszą, jaką mamy. Co mam na myśli, mówię, z najdokładniejszą. Zastanawiali się, ile tak naprawdę ludzie mają talentów, nie? W tej definicji, którą sobie też przytoczyłyśmy. No i doszli do wniosku, że gdyby jakby próbować określić wszystkie talenty, które mają wszyscy ludzie, to byłby ich zylion. Nie, że jakby too much. Nie? Więc zaczęli to jakby grupować, aż zredukowali do 34. My na to mówimy talenty, natomiast po angielsku to są takie grupy talentowe, powiedziałabym. Co to oznacza? Że każdy z tych 34 talentów ma bardzo różne odcienie. Może się przejawiać w troszeczkę inny sposób. To znaczy, że każdy ma, powiedziałabym, swoją korową funkcjonalność, ale w zależności od tego, z jakimi innymi talentami występuje u danej osoby, w taki sposób będzie działał. I to, co ty powiedziałaś bardzo ważnego, że twoje różne dominujące talenty
składają się na pewną funkcjonalność, pewne zachowania czy pewne przejawy innych talentów, które niekoniecznie są twoimi dominującymi. I to jest też, powiedziałabym, klucz podejścia opartego na mocnych stronach. Czyli gdy chcemy coś zrobić, ja tutaj bardzo lubię używać metafory góry, że jeżeli chcemy wejść na jakąś górę, no to na tę górę najczęściej idzie kilka różnych szlaków. I to nie jest tak, że jeden szlak jest jedyny słuszny, jedyny właściwy. Tylko jedna osoba pójdzie tym krótkim, ale bardzo stromym, druga pójdzie długim, ale łagodnym, trzecia pójdzie widokowym, czwarta pójdzie tylko w towarzystwie innych osób, a piąta osoba w ogóle nie wejdzie, tylko przekona, nie wiem, leśniczego czy goprowca, żeby wywiózł ją na szczyt i też się na tym szczycie znajdzie. A czwarta zbuduje wyciąg, czy tam piąta. Na przykład, tak, i wyjdzie wyciągiem, dokładnie. I dokładnie tak samo jest z korzystaniem z naszych talentów, że jeżeli chcemy coś zrobić, chcemy coś osiągnąć, to możemy tam dojść na bardzo wiele różnych sposobów. I to wcale nie muszą być te talenty, które nam się wydają, że są takie bezpośrednie. Nie? Czyli to, że ktoś nie ma talentu osiągania. No tak, nie chodzi, że malowanie, dokładnie. Majsterkowanie, gra w siatkówkę, tak. Matematyka, tego tam nie znajdziemy, proszę Państwa. Absolutnie nie. I to jest też ważne, że talenty nie mówią nam o tym, co my możemy robić, tylko w jaki sposób działamy. A to zupełnie zmienia jakby optykę patrzenia na te talenty. Bo nie muszę mieć talentu do tego, żeby takiego potocznego, nie, talentu do tego, żeby prowadzić firmę, tak, czy żeby być supermenadżerem. Natomiast mogę spojrzeć na to, jakie ja mam talenty i w jaki sposób będzie dla mnie najbardziej naturalne, a zarazem najbardziej efektywne, żeby tę firmę prowadzić, żeby tym menadżerem być. I wtedy będę najlepszym menadżerem, czy najlepszym właścicielem firmy, czy staw dowolne. Nie? Czyli nie co, ale właśnie, jak. Ale rzeczywiście test Gallupa ma największe stosowanie na przestrzeni tych już dziesięcioleci właśnie w biznesie? To tam używa się go najczęściej? Wiesz, to tak. Ono w ogóle zostało stworzone w tym momencie jest używane najbardziej do budowania kultury organizacji w oparciu o mocne strony, do budowania zespołów i zarządzania zespołami właśnie w oparciu o mocne strony, bo to się bardzo, bardzo przekłada, tak bardzo uproszczając po prostu, na rezultaty i wyniki finansowe w firmach, tak? Bo jeżeli działamy w zgodzie z naszymi talentami, to jesteśmy dużo bardziej zaangażowani w pracę, którą wykonujemy. My lubimy to, co robimy, jeżeli możemy to robić po naszemu, tak? Osiągamy dużo lepsze rezultaty. No a co za tym idzie, jeżeli jesteśmy bardziej efektywni, bardziej zaangażowani, pracujemy lepiej, tak? Jeszcze nam to sprawia frajdę, no to się przekłada na realne wyniki. Dlatego tak, to jest zdecydowanie takie jest założenie. Natomiast ja podchodzę do tego dużo szerzej, bo to nie jest tak, że można tego używać tylko do tego, tylko jakby znajomość swoich talentów bardzo pomaga w świadomym i szczęśliwym życiu w ogóle. Wychodzę z takiego założenia, że jeżeli pracujemy teoretycznie te 8 godzin dziennie, a doba ma 24, no to ogromnym marnotrawstwem byłoby korzystanie z talentów tylko przez te 8 godzin z 16. Nie? Tutaj odzywa się mój talent numer 1, czyli maksymalista. Tak? Więc ja wyciągam po prostu co się da i lubię wyciskać wszystko jak cytrynka, żeby to przynosiło jak najlepszy jakościowy efekt. Więc niewiele więcej trzeba zainwestować, żeby te talenty działały w każdym obszarze naszego życia, a efekty, które dostajemy, czyli ten zwrot z inwestycji, jest ogromny. Czy powiedziałabyś w takim razie, że zrobienie takich badań to jest dobry pomysł dla każdego, niezależnie czy ma jakiekolwiek w ogóle intencje, żeby to stosować w swojej karierze? Chociaż pewnie zakładam, że jak już pozna te wyniki, to będzie miało też wpływ na życie zawodowe. Tak, pod pewnymi warunkami.
Bo znowu, ta wersja badania, o której mówimy, jest przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia. I to też zwracam się tutaj do wszystkich, którzy myślą na przykład w kontekście swoich dzieci, bo bardzo często dostaję takie zapytania, czy na przykład cała rodzina chciałaby się przebadać. Jest wersja też dla młodszych dzieciaków od 10 do 15 roku życia, ale to jest inne badanie. Tak, dostosowane do nich. To jest polecane od 15 roku życia. No i jeżeli idziemy w górę, no to tu już nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli ktoś chce po prostu zrobić badanie, żeby je zrobić i zamknąć komputer, to szczerze mówiąc nie polecam. To są po prostu wyrzucone pieniądze. Natomiast jeżeli ktoś jest ciekawy siebie, jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, jak może polepszyć swoją jakość życia, bo według mnie finalnie do tego to się sprowadza, tak? Obojętne, czy patrzymy w kontekście zawodowym, żeby zmienić pracę na taką, która nas bardziej satysfakcjonuje, czy chcemy się lepiej dogadywać z partnerem i odkrywamy te nasze talenty, żeby zobaczyć, dlaczego tak sobie rwiemy czasami włosy z głowy, albo dlaczego się tak świetnie dogadujemy, no to wszystko ma nam służyć temu, żeby po prostu żyło się nam lepiej. Więc jeżeli taka przyświeca intencja, to uważam, że jest dla każdego bez żadnych ograniczeń. A myślę, że niewiele jest osób, które stwierdzą, że chciałyby nie spróbować żyć lepiej, ale jeszcze z takich pytań zupełnie technicznych, to jestem ciekawa, czy właśnie jest jakiś rekomendowany najlepszy czas, żeby zrobić badanie, czy badanie powtarzamy i czy badanie może nam wyjść inaczej za jakiś czas. Mhm. Dobra, trzy pytania. To zacznę od tego, że najlepszy czas to jest taki, w którym jesteś wypoczęta, w którym nikt ci nie przeszkadza i w którym nie czujesz żadnej presji. I to szczególnie w przypadku na przykład osób, którym pracodawca zleca takie badanie, mhm. Nie wyjaśniając, po co ono jest. Bo wtedy takie osoby bardzo często czują presję, że to badanie musi w jakiś sposób wyjść, bo inaczej zostaną zwolnione. Mhm. I to, słuchajcie, tak nie działa. To znaczy najczęściej potem jestem z taką osobą na sesji i tak grzebię i próbuję się dokopać, dlaczego ktoś w ogóle nie chce ze mną rozmawiać. Nie? I nagle okazuje się, że niewiele zostało wyjaśnione, i właśnie jest taka obawa, że no musiał to zrobić. Nie? No to jak musisz i czujesz, że to jest pod presją, to faktycznie te wyniki mogą wyjść zafałszowane. Okay. Co z tym zrobić? Najlepiej przed takim badaniem po prostu pogadać. Nie? Z przełożonym, czy z HR-ami, czy ktokolwiek to badanie zleca. Bo naprawdę nie taka jest intencja. I to już widzę też z doświadczenia, że jeżeli pracodawca idzie w tym kierunku, żeby właśnie robić test Gallupa, żeby budować zespół w oparciu o mocne strony, to nie po to, żeby zwolnić jakiegoś pracownika, tylko po to, żeby zobaczyć, w czym on się będzie czuł lepiej, jak na przykład zmienić mu zakres obowiązków, żeby on był szczęśliwszy w tej pracy. Nie? Więc to jeżeli chodzi o timing. Z takich ważniejszych etapów życiowych, bo może tak bym to rozgraniczyła, to najczęściej też osoby, które trafiają do mnie, to są nastolatki przed wyborem studiów. To są osoby w tak zwanym kryzysie ćwierćwiecza, czyli właśnie skończyły studia, chwilę popracowały i nagle stwierdzają, że to nie to. Bardzo dużą grupę stanowią młode mamy. Które są na urlopie macierzyńskim, czy właśnie go kończą i zastanawiają się, co dalej, tak? Bo może niekoniecznie chcą wracać do tej pracy, bo może świta im jakiś inny pomysł, ale nie są pewne. Próbują się też na nowo zorganizować w tej zupełnie nowej rzeczywistości i okazuje się, że to spojrzenie przez pryzmat talentów bardzo to ułatwia. Nie tylko im, ale też całemu systemowi rodzinnemu. No i potem idziemy dalej do takiego etapu właśnie związanego z karierą, ale też z takim życiowym pytaniem poczucia sensu. I to w bardzo różnym wieku następuje, niezależnie od płci, od stanowiska, od ścieżki kariery, gdzie ludzie zaczynają dostrzegać, że czegoś im brakuje.
Nie? Że jakby no super, mieli bardzo fajną pracę, czy mają bardzo fajną pracę, ale jakby tyle już tam zostało zrobione, czują, że brakuje tej iskry. I to... Czyli takie troszkę, można powiedzieć, wypalenia. Może za dużo powiedziane, ale takie momenty, kiedy chcą czegoś więcej. Nie? I czasami faktycznie zrobienie takiego badania daje im impuls do bardzo dużych, rewolucyjnych zmian, a czasami okazuje się, że wystarczą bardzo niewielkie zmiany, które bardzo znacząco wpływają na tę ich jakość życia. Więc tak jak teraz sobie myślę, jak tak na głos powiedziałam o tych wszystkich momentach, to są to takie momenty przełomowe w pewnym sensie. Nie? Że to takie ważne momenty, gdzie też bardzo często potrzebujemy wsparcia. Dlatego no też te sesje, w zależności od tego, przez kogo są prowadzone, mogą bardzo, bardzo różne wymiary, powiedziałabym, zagospodarowywać i omawiać, tak? No bo może to być faktycznie tylko skupienie się na tym, żeby omówić te talenty, czym one są, jak one się u Ciebie przejawiają, ale bywa też to praca dużo, dużo głębsza. No właśnie, jeszcze powiedz mi, jak jest w przypadku tego powtarzania testu. Czy my możemy popracować nad sobą, zrobić test za kilka lat i okazuje się, że jesteśmy nowym człowiekiem, z nowymi talentami? To zależy. To zależy, bo generalnie Instytut Gallupa nie rekomenduje powtarzania badania. Mhm. To znaczy ich metaanalizy i ta najnowsza sprzed bodajże 2 lat, czy 3 już w tym momencie, pokazuje, że nie ma takiej potrzeby, że ta po pierwsze trafność badania nadal utrzymuje się bardzo wysoko, no i wskaźnik, który świadczy o tym, że właśnie te wyniki się nie zmieniają, to znaczy im później robimy badanie po raz pierwszy, tym mniej się te wyniki zmienią. Jeżeli ktoś robi w wieku 15 lat, 16, 17, to jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład koło 40, jak sobie zrobi drugi raz, to te wyniki będą inne. Ale też chciałabym zwrócić uwagę na to, że ja na początku mówiłam, do 23 roku życia plus minus się to wszystko kształtuje. Więc to jest dość naturalne, że te wyniki w tym przypadku, jeżeli robimy jako bardzo młode osoby, mogą się zmienić i to znacznie. Tak jak mówię, im później, tym mniejsze zmiany. No ale właśnie, jeżeli ktoś robił badanie pod presją, to faktycznie to jest nawet rekomendacja, że można zrobić drugi raz i podejść do tego tak na serio. Nie? Po prostu szczerze. I to są takie główne dwa powody do ewentualnego powtarzania. No właśnie, ja bym chciała się na chwilę zatrzymać przy tej presji, bo powiem Ci, że to, co powiedziałaś, mnie trochę zaniepokoiło, ale sama wróciłam pamięcią do czasu, kiedy robiłam swój test, nie mając też zupełnie pojęcia, jakiego rodzaju pytania tam się pojawią. Także tam nikt nie będzie sprawdzał mojej wiedzy na żaden temat, ani nawet nie można tego porównać do takiego testu na, w cudzysłowie, IQ, tak, gdzie próbujemy rozwiązywać jakieś myślowe zagadki. Jest to test, który ma wręcz takie dla mnie nieprzewidywalne pytania z pozoru, można powiedzieć kolokwialnie randomowe i zastanawiasz się, o co chodzi i w jaki sposób to ma cokolwiek zbadać. Ich jest też bardzo dużo. Ale kiedy myślimy o tym, że czujemy presję, że potencjalnie chcemy wypaść jak najlepiej, to mnie to napawa jakimś takim smutkiem. Też pokazuje, jak często w siebie nie wierzymy, ale też, że trochę jakbyśmy chcieli oszukać siebie samych. A właśnie fajne jest to, że ten test... On nas w taki przenikliwy i nieoczywisty sposób sprawdza, że my na dobrą sprawę zupełnie nie wiemy, czy on nam poszedł dobrze czy źle, bo właśnie, no bo on nie może wyjść dobrze czy źle. I kiedy go powtórzymy bez tej presji, czy po tym, jak popracujemy nad sobą, to my nie poprawimy swoich wyników, bo ten wynik jest zawsze dobry. I to jest chyba taka rzecz, która mnie najbardziej gdzieś tam rozczula w tej technice, że ona nie jest nigdy oceniana na plus albo na minus, tylko po prostu jest. Więc jakby, żeby się utwierdzić, pytam Ciebie, czy to jest tak, że każdy wynik jest równie świetny i wyjątkowy? Dokładnie tak. Dlatego też mówię, że ta nazwa test Gallupa jest bardzo potoczna i w zasadzie tylko w Polsce, no bo test założenia możemy oblać, a tego badania nie da się oblać. To, jaki wynik wychodzi,
to jest po prostu obraz nasz, tak? Nasze talentowe DNA, a ono nie może być lepsze lub gorsze. Oczywiście, potem jak czytamy o tych swoich talentach, to większość osób tego nie chce, tamtego nie chce, a koleżanka z biurka obok ma lepsze, tak? To, mm-hmm. to bardzo często tak jest na samym początku, ale nie ma talentów lepszych i gorszych. Nie ma lepszych i gorszych konfiguracji. To, jaki wychodzi Twój wynik, te Twoje pierwsze 5 dominujących talentów, ale i cała konfiguracja 34, jest nie do podrobienia. Top 5 powtarza się u 1 na 33 miliony osób. Więc bardzo ciężko byłoby w Polsce znaleźć swojego bliźniaka talentowego. Mhm. Co więcej, w ogóle jest bardzo ciężko na świecie znaleźć bliźniaka talentowego, bo już nawet jak znajdziemy osobę, która ma takie same talenty jak my, no to jeszcze przecież mamy ich kolejność ułożenia. A badanie nie pokazuje nam, jak procentowo, tak, który talent jest silny, znamy tylko ich ułożenie, więc te niuanse mogą być naprawdę z jednej strony minimalne, a z drugiej strony ogromne. Ale to też pokazuje nam, że talenty nie wrzucają nas w ramy. Talenty nie przyklejają nam żadnych etykietek. Nie wolno wręcz traktować talentów jako etykietek, bo człowieka po prostu nie da się wrzucić w sztywne ramy. Tak? One, talenty są naszym drogowskazem. Talenty mają nam pomagać w odkrywaniu siebie, w rozwijaniu tego, co jest faktycznie naszym największym potencjałem, a nie ograniczać. I to jest bardzo, bardzo ważne. To jest też super ciekawe, bo pamiętam, że od dziecka byłam zainteresowana wszelkiego rodzaju testami sprawdzającymi wszystko i różnego rodzaju właśnie testy osobowości były czymś, za co się brałam i za każdym razem miałam takie poczucie, że to do końca nie jestem ja, że tak częściowo się zgadzam, ale częściowo to jednak pasuje do tej drugiej grupy. Mhm. I rzeczywiście po raz pierwszy właśnie w przypadku testu Gallupa poczułam, że ktoś mnie po prostu przejrzał na wylot. I jeszcze dodam, nawiązując do tego, co powiedziałaś, że zazdrościmy koleżance z biurka, to też wydaje mi się, że wynika z tego, że są pewne cechy, które my społecznie jakoś tak bardzo gloryfikujemy i nam się wydaje, że będąc taką osobą, która na przykład ma osiąganie, czy to akurat mi się skojarzyło z talentem Achiever, to będzie osoba bardziej pożądana na rynku pracy i ogólnie fajniejsza i bardziej skazana na sukces, co po prostu pokazuje, no właśnie, jakie są jakieś takie społeczne oczekiwania. Natomiast wracając, to dla mnie rzeczywiście i bardzo chciałam się od lat w sumie tym podzielić. Zrobienie testu było tak niesamowicie też emocjonalnym przeżyciem, bo miałam wrażenie, że ten test zrozumiał mnie wtedy, te 3 lata temu, lepiej niż ja siebie sama. Mhm. Że on pokazał mi cechy, które gdzieś tam we mnie drzemały, ale ja zupełnie nie pozwalałam im wyjść na powierzchnię. I powiem ci jako ciekawostkę, nie wiem, czy się z tym spotkałaś u siebie w praktyce, że kiedy zobaczyłam wyniki, to ja stwierdziłam, że ten test wyszedł źle, że ja w ogóle ten test zmanipulowałam, że ja odpowiadałam tak, jak ja bym chciała odpowiedzieć i to na pewno nie są moje cechy. I to ogólnie jest dosyć przygnębiający aspekt, bo po prostu uważam, że ten test wyszedł za dobrze i że ja nie mam takich dobrych cech. Co teraz, jak o tym myślę, to współczuję tej małej Karo, która miała dosyć słabe mniemanie o swoich talentach czy też cechach wrodzonych, nabytych. Ale rzeczywiście, kiedy zaczynałam się w to wczytywać, pomyślałam sobie, wow, to jest taka esencja mnie. I dzięki temu pozwoliłam sobie na to, żeby te cechy wydobyć na powierzchnię i je wykorzystać i zaakceptować te, które są gdzieś niżej. Więc jestem ciekawa, czy miałaś podobne wrażenia wśród swoich klientów. Zdecydowanie tak. Z jednej strony to jest takie niedowierzanie w to, że ja mogę mieć takie cechy. I wtedy te nasze sesje, nasze spotkania bardzo często wprowadzają niesamowitą transformację, szczególnie w przypadku kobiet. Mhm. One tak niesamowicie w bardzo krótkim czasie rozkwitają, bo to ogromnie buduje ich pewność siebie i poczucie sprawczości. To też wynika z badań Instytutu Gallupa, że jeżeli my działamy w zgodzie ze swoimi mocnymi stronami, to ta nasza pewność siebie wzrasta.
Jest jeszcze kilka innych korzyści, ale to może, żeby nie odbiegać od tematu, to za chwilę. Ale spotykam się też z drugą grupą, czyli z taką, która patrzy na te wyniki i mówi tak jak ty, nie? Że to nie jest o mnie, ale nie dlatego, że to są za dobre wyniki, tylko nie, ja taka nie jestem. Mhm. Nie, to w ogóle, to przecież to są wady. Okej. Okay. Albo jestem taka, ale to są wady. Ja sama tak miałam. Mhm. Ja sama tak miałam, ponieważ u mnie na piątym miejscu jest talent dowodzenia. No i jak sobie ty wspomniałaś o małej Karo, ja sobie myślę o małym Natiku, który już w przedszkolu bardzo lubił brać sprawy w swoje ręce. No ale dziewczynkom to tak nie wypada być takimi, wiesz, pewnymi siebie i tak, żeby rozstawiać dzieci po kątach w przedszkolu i tak dalej. To jest złe. Właśnie, to jest rozstawianie dzieci po kątach. Nie? To nie może być tak, że masz zdanie na każdy temat. I tak dalej, i tak dalej. No więc jak ja zobaczyłam to dowodzenie, myślę sobie, ola Boga. No jak? Może kiedyś to byłoby o mnie. Ale dzisiaj? No ale właśnie, zaczęłam pracować nad tym talentem. Zrozumiałam też, na czym on tak naprawdę polega i gdzie czerpie w nim, jakby gdzie drzemie w nim ta największa siła. I zdałam sobie sprawę, to był dość długi proces, ale zdałam sobie sprawę w pewnym momencie, że gdyby nie ten talent dowodzenia, to wszystkie inne talenty, które mam na czwartym, trzecim, drugim, na pierwszym miejscu, one by tak dobrze nie działały. Że to jest takie spoiwo i taki fundament, który tak naprawdę sprawia, że ja jestem w stanie wiele rzeczy zrobić. Bo ja nie mam na przykład talentów z domeny osiągania. Mhm. Tak? Czyli właśnie tego achievera, ani żadnych innych, które sprawiają, że my wykonujemy rzeczy, jakby domykamy procesy. I u mnie taką rolę spełnia właśnie dowodzenie. No ale tak, zanim ja to zrozumiałam, zanim to przyjęłam, polubiłam, zaakceptowałam, to trochę czasu minęło i teraz bez dowodzenia to w ogóle sobie nie wyobrażam. Uważam, że to jest absolutnie wspaniały talent. A powiesz nam jeszcze, właśnie opowiedziałaś o tych talentach z grupy dowodzenia. Jakie są te grupy? Bo ja pamiętam z wyniku, że tam rzeczywiście są takie kolory, że tam mamy jakieś 4, społeczne. Tak. No dobra, i może nie będę się wymądrzać, po prostu powiedz nam, co to są za kategorie. Tak, mamy pierwszą grupę, to jest domena talentów wywierania wpływu. Mhm. Drugą mamy domenę strategicznego myślenia. Mamy też domenę budowania relacji i domenę wykonywania. Ja powiedziałam wcześniej osiągania, wykonywania. Mhm. Czyli właśnie tak, że domykamy rzeczy, nie? Że ta frajda przychodzi w momencie, jak my kończymy jakiś proces, okay. Domykamy coś. W przypadku budowania relacji, no to jak sama nazwa wskazuje, tak, ten etap satysfakcji, ekscytacji jest w przypadku połączenia z innymi ludźmi. Strategiczne myślenie to wszystko, co dzieje się w naszych głowach. To są bardzo często osoby, które mają poczucie, że nic nie robią, bo nie ma realnych efektów, jak właśnie te, które domykają projekty, tylko jakby wejść w głowę takiej osoby, to tam się dzieje tytaniczna praca na co dzień. Mhm. Nie? I jakby cały myk polega na tym, żeby te osoby nauczyły się to, co mają w głowie, przekazywać innym. Nie? Żeby ta ich praca była widoczna. Bo dla nich tak naprawdę robienie rzeczy to jest myślenie. To jest ten etap robienia. No i wywieranie wpływu, no to też jak sama nazwa wskazuje, oddziaływanie na inne osoby. Takie mamy 4 domeny. Ale to jest niesamowite i też im dłużej cię słucham, tym widzę, jak mnóstwo jest niuansów i zastosowań tych badań. I zakładam, że ktoś, kto nas słucha, mógłby stwierdzić, że to jest trochę przytłaczające. Tak dobra, robimy ten test, mamy wynik i tam jest nagle 30... Są 34 hasła ułożone w jakiejś kolejności, pokolorowane na jeden z 4 barw i tu mogę wykorzystać jakieś mocne strony, tu mam siebie zaakceptować. Jakby strasznie dużo się dzieje, jest jakby ogromny potencjał tego badania, więc zastanawiam się, co robić dalej, kiedy już wykonamy badanie, czy jakby zapisanie się na taki odczyt, czy też analizę, to jest coś koniecznego i jeśli tak, no to
z czym my potem zostajemy, jak my możemy z tym pracować, żeby po prostu nam to gdzieś nie, wiesz, no, zachwycimy się, o fajnie, mam te trzy cechy, po czym zupełnie o tym zapominamy, a fajnie byłoby jednak, zakładam, to implementować na co dzień i to przez lata. Najlepiej przez całe życie. No właśnie. Wiesz co, zaczęłabym od tego, że faktycznie te 34 mogą być przytłaczające. Dlatego na samym początku zawsze warto skupić się na tych pierwszych pięciu. Te pierwsze pięć dominujących talentów, top 5, odpowiada za 60% naszego potencjału. Pierwsza dziesiątka z 34 daje nam 90%. Więc docelowo fajnie jest bazować na całej dziesiątce, ale to 10 to już jest dużo na początek. Więc zaczynamy od 5, budujemy z nich taki solidny fundament, a potem idziemy dalej. I teraz, co jakby kluczem w ogóle pracy nad talentami, nie jest poszukiwanie ogroma materiałów dookoła, tylko skupienie się na moim personalnym wyniku. Czyli te raporty, które każdy dostaje po badaniu, to jest punkt wyjścia. To jest klucz. Klucz do ciebie. Tak? W przypadku tej krótkiej wersji, top 5, dostajemy dwa raporty i to jest ogólny opis talentów i spersonalizowany raport tych top 5. On jest w języku angielskim, natomiast on uwzględnia, jak każdy z tych talentów działa już w odniesieniu do tych innych, które są w naszej piątce. Ten ogólny opis po polsku po prostu daje nam charakterystykę danego talentu, więc jeżeli miałybyśmy jakiś wspólny talent w top 5, no to w tym raporcie byłoby to samo. Natomiast już w tym spersonalizowanym te opisy by się różniły. Więc pracujemy na obu, tak? I bardzo ważne jest to, żeby po prostu zacząć. Przeczytać te raporty. Jak my się z nimi czujemy. Czy coś nam mocniej rezonuje. Czy gdzieś pojawia się jakiś bunt. Bo to wszystko są ważne sygnały do pracy. Nie? I są osoby, które na przykład mają już duży kawał pracy w rozwoju osobistym zrobiony ze sobą. Znaczy wykonały ogrom pracy w obszarze rozwoju osobistego. I tak naprawdę są w stanie na podstawie raportu czy materiałów, które udostępnia Instytut Gallupa po zrobieniu badania, przepracować sobie te rzeczy. Tak? I nie ma konieczności, żeby pracowały z kimś na przykład nad tym. Natomiast jeżeli ktoś robi badanie, czuje się w tym zagubiony, nie rozumie, a miał takie oczekiwanie też, że zrobi badanie i nagle jego życie się odmieni, bo często test Gallupa tak jest sprzedawany. Zresztą ja sama bardzo często mówię, że to jest naprawdę coś, co zmieniło moje życie i teraz już wiem po tych ponad 5 latach, że nie tylko mnie, ale też setkom osób, z którymi pracowałam w tym czasie, no to jest trochę za mało. I wtedy faktycznie dobrze jest mieć kogoś, kto nam w tym pomoże i będzie nam w tym towarzyszył. To może być poszukanie kogoś na cały proces coachingowy, ale to może być znalezienie osoby, która po prostu spotka się z nami raz i pomoże nam nawigować po tym wszystkim, nie? Jak się poruszać, da wskazówki, co możemy robić dalej. Bo nie ma tak naprawdę takich uniwersalnych porad. Znaczy, w teorii są, ale jak przychodzi co do czego, no to tak jak ja nigdy nie przeprowadziłam w swojej karierze dwóch takich samych spotkań, no bo to się nie da, tak? Każdy człowiek jest inny, każdy ma inne potrzeby i każdy ma też inny cel, który za tym stoi. Więc jeżeli faktycznie ktoś jest zmotywowany do tego, żeby iść do przodu i żeby wykorzystać to, no to fajnie jest znaleźć sobie taką osobę, która nas w tym poprowadzi. I tutaj taki od razu tip sprzedam. Jeżeli poszukujecie takiej osoby, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby wejść sobie na stronę Gallupa, czy wygooglować w ogóle listę dostępnych certyfikowanych trenerów. Dlatego, że no od jakichś 2 lat mnóstwo osób oferuje takie usługi, natomiast jeżeli to robić, to naprawdę polecam z osobami, które mają background właśnie ten oficjalny, tak? Bo są też różne nieoficjalne,
certyfikaty, w cudzysłowie, są osoby, które w ogóle po prostu są coachami i się tym zajmują. Natomiast jest to o tyle specyficzne narzędzie, że naprawdę zachęcam, żeby zainwestować w kogoś, kto, no, kto po prostu się w tym specjalizuje. Tak? A tutaj wybór jest, bo jest nas w tym momencie około 40 osób w Polsce. I to są osoby, które naprawdę możecie wybierać, czy potrzebujecie kogoś, kto jest menadżerem wielkiej korporacji, bo macie taki cel, czy potrzebujecie psychologa, który spojrzy na was holistycznie, bo jest tam jakiś głębszy temat do pracy, i tak dalej, i tak dalej. No i też, czyją energię będziecie czuli dobrze, nie? Warto spojrzeć na talenty takiego trenera, bo jeżeli jakby im macie więcej też wspólnych, tym będzie lepszy vibe po prostu w trakcie tych waszych spotkań. Będą kwestie, w których będziecie rozumieli się bez słów. A to jest bardzo ważne dla procesu. Super, że o tym mówisz, bo myślę, że to jest pytanie, które pojawi się często, jak sobie takiego specjalistę dobrać. I myślę, że też to jest kluczowe, żeby rzeczywiście trafić na kogoś, kto jest kompetentny. Natomiast fajnie, że powiedziałaś o tym, że widzimy czasami, jakie talenty ma trener, żeby sobie to dobrać. I czy... No tak sobie myślę, czy nie zapala nam się tutaj taka lampka, że zaczynamy podchodzić do ludzi właśnie tak opisowo, nie? Że na przykład pracodawca szuka kogoś, prosi o zrobienie testu Gallupa i wybiera sobie osobę pod te talenty. Czy tutaj jest twoim zdaniem coś, czym można by się martwić, czy to jest wręcz wskazane i z korzyścią dla obu stron? Tak pytam bardziej, wiesz, od takiej strony już etycznej wręcz. Mhm. Instytut Gallupa jasno podkreśla, że badanie talentów nie jest narzędziem selekcji. Powinno być wykorzystywane w kontekście czysto rozwojowym. Więc ja zawsze mówię tak, talenty w rekrutacji, bomba. Ale niekoniecznie od strony pracodawcy, a od strony pracownika. To znaczy, jeżeli pracodawca zaczyna od tego, no to powinna się nam zaświecić czerwona lampka. Jeżeli zrekrutuje już pracownika i robi mu takie badanie, żeby lepiej dopasować obszar obowiązków, super. Czy jeżeli gdzieś to tam na ostatnich etapach ewentualnie się pojawia, nie? Też zawsze warto rozmawiać, w jakim celu to jest. Natomiast właśnie taka selekcja na samym początku pod kątem talentów, no jest jakby sprzeczna z tym podejściem, tak? No bo mówiłyśmy o tym, że można wejść na każdą górę, każdy wejdzie w inny sposób. Tak, a tutaj to jest takie pokazywanie przez pracodawcę, okej, to zapraszam na tę górę, ale otwarty tylko jeden szlak. Wiesz co, chciałabym się powoli kończąc, ale jeszcze nie kończąc, na chwilę zatrzymać przy tych słabszych, mocnych stronach, tak bym je nazwała, bo to nie są nasze jakieś właśnie wady, tylko może jakieś aspekty, w których nie jesteśmy naturalnie najmocniejsi. Bo zaskoczyło mnie to, co powiedziałaś, że te w sumie 24 talenty stanowią tylko 10% naszego potencjału, więc można by powiedzieć, że tak jak zarekomendowałaś, można spokojnie sobie dać spokój i skupić się na tych pozostałych, na tej dziesiątce. No ale właśnie, czy jeżeli przewidujemy jakąś taką głębszą pracę, albo wiemy, że zawód, jaki wykonujemy, albo zajęcia, które po prostu mamy w swoim życiu, będą wymagały od nas jednak no, aktywowania tych aspektów, które nie są naszymi najsilniejszymi. Czy to jest tak, że warto te słabsze, mocne strony wzmacniać, czy jest ogólna rekomendacja, żeby po prostu je odpuścić i wykorzystać, wycisnąć jak najwięcej z tej top dziesiątki? Tutaj dochodzimy do definicji, czym jest słaba strona. Bo tak jak zdefiniowałyśmy sobie talent, to nie zdefiniowałyśmy sobie mocnej strony i słabej strony. I zacznę od mocnej strony. Mocna strona to zdolność do ciągłego działania w określonym obszarze, która jest bliska perfekcji. Tak? To jest ten już etap mistrzostwa, tego doszlifowania i tego łabędzia, który się urodził z brzydkiego kaczątka. Natomiast słaba strona jest definiowana jako przeszkoda w osiągnięciu jakiegoś celu. I teraz taki trochę zamieszam, bo nasz talent numer 8 może być czasami naszą słabą stroną. Haha. Okay. Dlaczego? Bo on, rozumiem, że działa trochę w sprzeczności z pozostałymi, nie, na przykład. Nie, tej nie, top nie. 10. Dlatego, że może być niedojrzały. My go postrzegamy jako wadę, ujawniają się tylko te ciemne strony, a nie wydobywamy tego, co jest w nim dobre i co stanowi clue.
Więc kumam. Pracujemy nad talentem, rozwijamy go, żeby wydobyć z niego to, co najlepsze, a żeby ograniczyć te ciemne strony. I to, gdzie on nam nie służy, tak? Żeby ten talent dojrzał, żeby on rozwinął się faktycznie w mocną stronę. Natomiast co jeżeli właśnie czujemy, że potrzebujemy talentu osiągania, a on jest na 32 miejscu? Czy my uczymy się za wszelką cenę osiągać? Raczej nie. I zawsze pierwsze, co powinniśmy zrobić, to spojrzeć na top 5, na top 10 i zastanowić się, jak te talenty, które mamy, mogą nam pomóc, żeby coś osiągnąć. Bo tak jak w moim przypadku powiedziałam o tym dowodzeniu, tak? U mnie odpowiednie użycie stratega, na przykład i dowodzenia, sprawia, że ja jestem w stanie zrobić to, co mam zrobić. Domknąć, tak? Zrealizować. U innej osoby, która, nie wiem, o, bardzo częsty case, sesje z prezesami, z jakimiś członkami zarządów, gdzie najczęściej, umówmy się, pojawia się pan koło 60 w garniturze, oburzony albo załamany, że on w top 5 ma jakąś bliskość, że on ma jakieś, nie wiem, empatię. No to skandal. Jak on ma być dobrym prezesem, czy jak on ma być dobrym menadżerem, jak tutaj żadnej strategii, żadnego właśnie dowodzenia, żadnego wywierania wpływu. Wiecie, takie cechy, które nam się właśnie kojarzą z takimi osobami wpływowymi i wysoko postawionymi. No i nagle w trakcie procesu i po procesie okazuje się, że wow, ja to wszystko robię dzięki temu, nie że wpływam na ludzi, tylko że ja buduję z nimi relacje. I ja jestem w stanie osiągnąć dużo więcej i w sumie to ja przez całe życie dlatego jestem tu, gdzie jestem, że ja potrafię budować wartościowe i jakościowe relacje. No? Więc to nie jest za wszelką cenę, to ja się nauczę teraz dowodzić, bo ja mogę próbować, ale ja będę w tym średni. Ale jak zastanowię się, w jaki sposób mogę wykorzystać to, co mam, to przyniesie największą pełnię i największe spełnienie. To jest fascynujące, bo mogę podać swój przykład, gdzie jako osoba, która była zainteresowana zdrowym stylem życia i takim no właśnie zorganizowanym, przemyślanym planem dnia, który ma służyć mojemu dobrostanowi, no mówię to takim prześmiewczym tonem, bo bardzo próbowałam włożyć się w jakąś strukturę przez całe moje dorosłe, dotychczasowe życie. I pamiętam, jak ku mojemu zdziwieniu zobaczyłam wynik i tam na szarym końcu, nie wiem, czy to był jakiś tam 31, czy nawet nie 33 talent, to jest u mnie harmonia. I ja po prostu myślałam, że padnę ze śmiechu, bo też tak byłam często odbierana w świecie jako osoba właśnie taka zorganizowana, poukładana, która ma tą swoją rutynę. I ja wtedy zobaczyłam to, ten rezultat i stwierdziłam, wow, ja już nie muszę udawać, że ja się czuję okej, podążając za jakąś strukturą, tylko to, że ja czasami, no albo często zmieniam zdanie, albo nie trzymam się planu, albo wpadam na jakiś zupełnie nowy pomysł i panuje taki lekki chaos, to jest normalne, to jest naturalne dla mnie. No i tak jak teraz ciebie słucham, to wydaje mi się oczywistym, żeby z tym nie walczyć, tylko może właśnie tę strukturę odnaleźć, używając innych cech. No ja mam tego wspomnianego wcześniej achievera w top 5, więc to sprawia, że ja się świetnie jestem w stanie zorganizować i dopiąć swego, ale może niekoniecznie idąc za tą strukturą, którą widziałam dla siebie, no właśnie nieświadoma tego, jakie cechy posiadam. Więc to jest dla mnie bardzo dobry sposób właśnie na odpuszczenie i na niepróbowanie zrobienia z siebie kogoś, kim się nie jest. I to jest piękne uczucie. A zechcesz się podzielić, co masz w top 5? Tak, powiem bardzo chętnie. Nie jestem pewna, czy ja to dobrze ułożę w kolejności, ale ja, dając taki mały wstęp, też pomijając to, że uważałam, że te cechy są absolutnie zbyt dobre i oświecone dla mnie, to też miałam takie poczucie, czytając pierwsze trzy, że to są jakieś takie właśnie, takie w ogóle nieoczywiste, takie soft cechy.
I też nie do końca je rozumiałam, bo też myślę, że warto przeczytać opis dokładnie, bo te hasła są jednak ogromnym skrótem. Mój pierwszy talent to jest connectedness, czyli to współzależność. Nie wiem, po polsku, współzależność i takie, ja to nazywam takie po prostu wszechpołączenie. Zresztą nie będę tego analizować, tylko ci powiem, jakie są top 5 i zostawię tobie ewentualny komentarz. Potem mam, nie wiem właśnie, które jest pierwsze, które jest drugie, które trzecie, ale mam ideation, czyli tą chyba... Odkrywczość. Odkrywczość. Mhm. Trzeci to jest indywidualizacja. Chyba, to tak się mówi, bo już serio, pamiętam te angielskie hasła, więc trochę szyję. Następnie mam achievera i learnera. Pięknie. I dla mnie to brzmi jak osoba prowadząca mój podcast, tak zupełnie szczerze. Dla mnie też. Bardzo, tak, czuję się całkiem spełniona pod tym względem. Zapytałam cię dlatego, oczywiście po pierwsze dlatego, że jestem bardzo ciekawa i nie robiłam takiego jakiegoś przymierzenia, co możesz mieć absolutnie. Jasne. Natomiast jak powiedziałaś o Harmony, że jest na końcu, u mnie jest na 34. miejscu. O, ci dobry. To jest talent zgodności. Talent z domeny budowania relacji. I on nie ma nic wspólnego z tym, o czym ty powiedziałaś. Ze zorganizowaniem, z jakąś rutyną i tak dalej. I to jest bardzo dobry przykład na to, że właśnie sama nazwa może być myląca. Tak, to jest tylko powierzchnia, nie? Że naprawdę warto wejść głębiej, bo to jako talent z domeny budowania relacji, takie osoby bardzo jakby zależy im na tym, żeby dojść do porozumienia, do pewnego konsensusu, nie lubią się kłócić, nie lubią wchodzić w konflikty, często boją się konfrontacji. Okej. I to jest gdzieś ta ciemna strona, ale to właśnie u osób, dla których ten talent jest dominujący. Więc jak mój mąż zobaczył tę zgodność na ostatnim miejscu, no tak spojrzał, mówi, no z testu przekutliwa baba. No ale właśnie, czy jestem taka zapalna i czy tak dążę do konfliktów? Nie. Bo mam inne cechy, które sprawiają, że właśnie to się nie dzieje. I na tym polega ta cała magia. Jeszcze jest chyba taka cecha, chociaż też mogę zmyślać, consistency, tak? Czy jakaś tam konsekwencja. Tak? Jest jakiś talent, który temu odpowiada. To właśnie, to wiem, że też mam go bardzo nisko i myślę, że to stworzyło też mój obraz tego, że rzeczywiście ta harmonia to nie jest jakaś moja domena, ale super, że podałaś ten przykład, bo to pokazuje, jak możemy siebie sami wprowadzić w błąd, albo właśnie też mylnie ocenić cechy, które nam wyjdą jako te nasze top, bo w momencie, kiedy właśnie usłyszałam, chociażby takim fajnym przykładem jest intelekt, prawda? Że cecha intelekt wydaje się być taka mega pożądana i każdy myśli, że... Dla mądrych ludzi tylko. Tak, jestem mądra, w ogóle inteligentna i jak mam to nisko, to jestem głupia. A okazuje się, że to są po prostu myśliciele i ludzie, którzy dumają i rozważają i po prostu wolą myśleć i niż na przykład, czasami trzeba wolą myśleć niż działać, bo lubią być w tym polu takim rozważań i właśnie filozofowania. Totalnie w pierwszej chwili zupełnie inaczej to zinterpretowałam, więc jednak edukacja i zgłębianie tematów jest rekomendowane, żeby dobrze zrozumieć ten test, mam wrażenie. Tak, i tutaj w tym miejscu chciałabym tylko powiedzieć do wszystkich osób, które nie robiły jeszcze badania, żeby nie sprawdzały tych talentów, żeby nie szukały, nie oglądały filmików, bo często trafiają do mnie osoby, albo obejrzałam cały twój kanał na YouTubie i ja na pewno mam talenty TTT. To teraz chcę zrobić badanie i sprawdzić. Okay. Ja mówię, to teraz odczekaj za 3 miesiące, zapomnij o tym wszystkim. Dokładnie. I spróbuj podejść do badania. Tak, z taką właśnie świeżą głową, bez oczekiwań, bez presji i bez typowania, co tam się może znaleźć. A jak zrobisz badanie, to wtedy możesz obejrzeć wszystkie filmy i szukać tego, co tam jest o tobie i jak to działa. To Natalia, żeby była zgodność i harmonia, które są nam tak bliskie, to czy miałabyś ochotę też podać nam swoje top 5? Z największą przyjemnością. Na pierwszym miejscu jest to maksymalista z domeny wywierania wpływu, na drugim strateg, na trzecim odkrywczość i to są dwa z domeny strategicznego myślenia, na czwartym jest elastyczność z domeny budowania relacji i na piątym jest dowodzenie. Znowu z domeny wywierania wpływu. I domena wywierania wpływu to jest moja dominująca domena.
Jak słyszycie, nie ma tutaj domeny wykonywania. W całej dziesiątce mam na 8 miejscu jedną samotną odpowiedzialność, która wraz z dowodzeniem sprawia, że rzeczy się dzieją. I czym mogłabyś w takim razie powiedzieć, że lubisz teraz po latach i po tym, jak zrozumiałaś to wszystko, swoje talenty i że każdy może te swoje talenty polubić? Ja uwielbiam te swoje talenty. I tak jak wychodziłam od takiego, okej, to te 3 są w porządku, a te 2 to bym zamieniła, maksymalistę i dowodzenie, tak teraz nie oddałabym absolutnie żadnego. Bo mam świadomość, że właśnie dzięki tej konfiguracji, dzięki temu wszystkiego, temu wszystkiemu, jestem tu, gdzie jestem, robię to, co robię i też mogę służyć innym, żeby mogli tego doświadczyć. Bo to jest takie doświadczenie, że jak raz spróbujesz, jak to jest, jak ty robisz coś w zgodzie z tymi swoimi talentami, to potem już nie chcesz inaczej. W sensie chcesz jak najczęściej do tego wracać. To jest takie uczucie rozpierania z radości w klatce piersiowej. Takie, jakbyś stała na szczycie i po prostu czuła, że było cholernie ciężko wejść na ten Mount Everest. Ale jesteś tam. Jesteś tam i jest to nie do podrobienia. Wow. Pięknie o tym opowiadasz i ja też życzę wszystkim tego uczucia. I najfajniejsze jest to, że niezależnie od wyniku, każdy ma to w swoim zasięgu. I to jest kwestia właśnie tego wysiłku, włożenia pracy. Każdy ma to tak, w sobie. Tak. Po prostu odczucie tego właśnie stanu satysfakcji, takiego flow jest czymś, na co zasługuje każdy. O, może tak powiem. Zdecydowanie tak. I wszystkim wam tego życzę. Tak, ja tobie bardzo dziękuję za to, że poświęciłaś czas, by nam o tym poopowiadać. I cieszę się, że też tworzysz mnóstwo treści, dzięki którym my możemy się edukować i jeszcze bardziej zgłębiać tę wiedzę. I oczywiście, jeżeli mamy taką potrzebę, to też mieć konsultacje i takie no właśnie indywidualne podejście w postaci analizy naszych talentów. I rób to dalej i szerzmy to, niezależnie od tego, słuchaj, czy boom na test Gallupa był parę lat temu. Myślę, że jest to niesamowicie poprawiające właśnie jakość życia i adekwatne nadal dzisiaj w dzisiejszych czasach narzędzie, także korzystajmy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla was solówkę z inspiracjami. Programu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, a mnie znajdziecie niezmiennie na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie i 3 razy w tygodniu staram się pisać dla was takie moje mini felietony, pogłębione rozważania i też wątki nawiązujące do tematów około podcastowych, więc jeśli macie ochotę na dyskusję i wymianę wrażeń, to właśnie tam was odsyłam. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie, niezależnie od tego, czy od dzisiaj, czy od lat. Ja się z wami żegnam i słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć!